Jest 26 maja 2015 roku. Kolejny raz wzywam Państwową Komisję Wyborczą z sędzią Hermelińskim Trybunału Konstytucyjnego na czele i karnistą Kozielewiczem, szarą eminencją karnistów, do podania się do dymisji lub wyłączenia w inny sposób odejścia i likwidacji całej Państwowej Komisji Wyborczej, bo taka Państwowa Komisja Wyborcza do niczego dobrego Polakom nie służy. I ta kobieta, Beata Mandylis, nadal jest głównym legislatorem i sporządza opinię, między innymi właśnie tą dla Senatu III RP, którego marszałkiem jest gdański Żyd Borusewicz. W 2011 roku Sejm na Wiejskiej uchwalił kodeks wyborczy, który dwukrotnie nowelizował w 2012, kolejny raz w 2013, a pierwsze wybory odbyły się, stosując ten kodeks wyborczy, w 2014 roku, w maju, do Europarlamentu. I na podstawie tego kodeksu wyborczego, który legislator zebrał w kodeks, bo przecież istniała przedtem ordynacja wyborcza, sugerując Polakom, że podchodzi do sprawy poważnie, ponieważ w kodeksy zbiera się tylko te gałęzi prawa, które mają znaczenie wyższe niż pojedyncze ustawy. I co się stało w 2014 roku? Prawie 570 bubli prawnych. Stosując ten kodeks wyborczy, cała Państwowa Komisja Wyborcza w składzie 9 sędziów zawodowych, 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 3 sędziów Sądu Najwyższego i 3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego podało się do dymisji po wyborach 16 listopada 2014 roku, z jednym wyjątkiem, który zaraz wymienię, 21 listopada 2014 roku z urzędu wymieniono jednego sędziego karnistę na sędziego o nazwisku Kozielewicz, dlatego że jego poprzednik skończył 70 lat i to z urzędu tacy sędziowie kończą swoją karierę w Państwowej Komisji Wyborczej. Ale co się wydarzyło 4 dni po wyborach 16 listopada 2014 Zachęcam roku? Zachęcam Państwa do korzystania z naszego... Do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej. Z naszej strony na Facebooku. KWW Pospolite Ruszenie Polaków. Kilkunastoosobowa grupa aktywistów na czele z Grzegorzem Braunem, który obecnie kandyduje na fotel prezydenta. Ewa Stankiewicz była w tej grupie. Winnicki, samozwańczy lider ruchu narodowego, nie wiadomo jakiego narodu. Zenon Nowak i kilka osób, nie mam informacji, żeby którejkolwiek z tych osób się wydarzyło, żeby zostały te osoby pociągnięte do odpowiedzialności. Jak również tym sędziom nic się, proszę Państwa, nie wydarzyło, co można by... Polecam stronę KWW Pospolite Ruszenie Polaków, której jestem adminem.
Razem z panem Adamem Jagłą.